Dziś pokażę Wam, jak zrobić roztwór cukrowy dla motyla, żeby oprócz jedzenia mógł się również napić. Potrzebna będzie ciepła woda i troszeczkę cukru lub miodu. Taki roztwór przygotowuje się w proporcji 1 do 10. Postaram się wykonać go jak najdokładniej. Najpierw, jak widzicie, odmierzam 1 gram cukru. Wyszło idealnie! Teraz odmierzę 10 gram ciepłej wody. Oj, troszkę zabrakło. To nic, doleję. Wyszło nieco ponad, ale nie szkodzi. Wsypuję cukier do wody i mieszam do rozpuszczenia. Pamiętaj, że roztwór musi być całkowicie zimny przed podaniem motylu. Jeżeli przygotujesz go więcej, możesz przechować w lodówce przez kilka dni. Udało się! Będzie mi miło, jak dasz łapkę w górę i zasubskrybujesz nasz kanał.